Od dzisiaj szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział obserwacyjno-zakaźny i hepatologii. Powodem częściowego zawieszenia są braki kadrowe. W marcu oddział zostanie natomiast całkowicie zawieszony. Tak wynika z informacji przekazanych przez bytomski szpital. Magda Sincewicz. 40 łóżek, choć zazwyczaj oddział nie jest w pełni obsadzony. Głównie są to pacjenci z boleriozą czy z powikłaniami pokowidowymi. Ich leczenie trwa od kilku dni, nawet do kilku tygodni. Od przyszłego miesiąca wszystkie łóżka będą wolne, bo to właśnie 1 marca Klinika Chorób Zakaźnych z Bytomia przeniesiona zostanie do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Wybudowano tam nowy ośrodek, do którego większość lekarzy z Bytomia zdecydowała się przejść. Spowodowało to oczywiście, jak Państwo wiedzą, bardzo duże perturbacje w zatrudnieniu. My nie zamykamy, tylko zawieszamy działalność, tak jak Państwo pytali, dlatego że mamy nadzieję na otwarcie i pozyskanie kadry medycznej, która by dalej pracowała w tym oddziale, bo uważamy, że ten oddział pracujący tutaj jest niezbędny i powinien dalej istnieć. Natomiast jakie dalsze losy tego będą, proszę Państwa, no trudno powiedzieć. Wiadomo, że są duże niedobory i deficyty w kadrze, co powoduje, że możemy nie skompletować odpowiedniej ilości lekarzy pracujących tutaj. Szpital szuka specjalistów chorób zakaźnych. Do objęcia są 4 etaty, by móc zapewnić pełną 24-godzinną opiekę nad chorymi. Nie jest to jednoznaczne z liczbą lekarzy, bo przecież nie każdy chce lub może pracować na pełen etat. Pozyskanie nowych specjalistów będzie jednak niezwykle trudne, a zapotrzebowanie jest spore. O dalszych losach placówki zadecydują władze województwa. Do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło pismo do szpitala z prośbą o wyrażenie zgody na zawieszenie oddziału obserwacyjno-zakaźnego i hepatologii od 1 marca do końca maja. W tej chwili to pismo jest rozpatrywane, no a ostateczna decyzja zostanie podjęta przez pana wojewodę, który właśnie zadecyduje, czy wyrazimy zgodę, czy będzie możliwość właśnie zawieszenia tego oddziału. Oddziału, który jest jednym z 7 oddziałów chorób zakaźnych na terenie Śląska. Krótkie pobyty związane z pacjentami poradniowymi będą realizowane w Bytomiu do końca. Jeżeli sytuacja któregokolwiek z pacjentów będzie związana z koniecznością dłuższego leczenia, zostanie on przeniesiony na inny oddział, ten nowy w Katowicach, do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach czy do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Wniosek ten jest zgodny i wpłynął zgodnie z przepisami ustawy, artykułu 34 ustawy o działalności leczniczej. W tej chwili wniosek jest procedowany. Na dzień dzisiejszy postępowanie jest w toku, zatem nie mogę powiedzieć, jak zakończy się i jakie będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Dyrekcja bytomskiego szpitala podkreśla, że żaden z pacjentów nie pozostanie bez opieki.